Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnej rozmowie Fundacji Panteon. Dzisiaj naszym gościem jest Ada Edelman. Witam serdecznie. Autorka książek o sztukach mantycznych, jak również prowadząca bloga Biuro Duchów oraz osoba, która także jest medium. A tę rozmowę oczywiście prowadzę razem z Karolem Fiałkowskim. A rozmowę prowadzi Maciej Mikurda. Witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. A do Ciebie pytanie numer jeden, no takie najbardziej ogólne. Czym w ogóle są sztuki mantyczne? Zajmujesz się tym, ale myślę, że wielu z naszych widzów w ogóle nie wie, co kryje się pod tym pojęciem. Samo słowo mantyka pochodzi z greckiego. Po prostu znaczy wróżyć, przepowiadać. Sztuki mantyczne w dzisiejszych czasach kojarzą się przede wszystkim z kartami, zwłaszcza z kartami Tarota, z astrologią. Przepowiadaniem przyszłości, również na przykład przez media, przez osoby, które, przez jasnowidzących na przykład. To jest również rodzaj sztuki mantycznej. Sztuki mantyczne do pewnego stopnia wiązały się z religią, bo wszystkie religie, zaczynając od Mezopotamii, wszędzie tam kapłani zajmowali się przepowiadaniem przyszłości, posługując się różnymi technikami, używając do tego celu run, na przykład w ludach celtyckich. No wiesz, to no, temat rzeka, tak? To można by było o tym bardzo długo mówić, no bo to jakby towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Ta potrzeba właśnie poznania tej przyszłości. Tyle tylko, że my dzisiaj rozróżniamy, co jest meteorologią, a co jest przepowiadaniem przyszłości. No wtedy rola kapłana była, który był jednocześnie na przykład wróżbitą, była jednoznaczna. Tak, on przepowiadał, kiedy wyleje rzeka, jakie zjawiska mogą z czasem, potrafili przewidzieć zaćmienie słońca, księżyca, etc., etc. Inna sprawa, jak oni tą wiedzę wykorzystywali, ale to jest odrębne zagadnienie. Natomiast mówię, no część z tego jakby wyewoluowało w astronomię dzisiejszą, powiedzmy nawet w meteorologię, tak? Wspomniałaś o Mezopotamii i też to jest interesujące, na ile te sztuki mantyczne, na ile sztuki wróżebne, które dzisiaj są najbardziej popularne w Europie i które są obecne, mają pochodzenie europejskie, a na ile pochodzą z jakichś zupełnie odległych od nas zakątków świata? No, powiedziałabym w ten sposób. Chyba trzeba by było wyjść od astrologii. Na pewno tu jest starożytny Egipt i Mezopotamia. To gdzieś tam bym się doszukiwała tych korzeni. Oczywiście to wszystko przechodziło później przez tygiel europejskich umysłów Greków, Rzymian, później już coraz bardziej współczesnych nam ludzi i to w pewien sposób tam ewoluowało. Chirologia, powiedziałabym, że to też najprawdopodobniej Indie, Chiny. Jesteś nie tylko teoretykiem czy historykiem sztuk mantycznych, ale jesteś przede wszystkim praktykiem, prawda? Praktykujesz sztuki mantyczne komercyjnie. Czy możesz nam opowiedzieć, jakie sztuki mantyczne praktykujesz? Zdecydowanie najbliższe mi są karty Tarota. Interesuję się również astrologią, aczkolwiek ja nie stawiam horoskopów. Interesuję się na tyle, na ile wiąże się ona z tarotem, a wiąże się w dość znaczny sposób. I w zakresie tego, czym się zajmuję, chętnie spoglądam na ludzkie dłonie. Choć ja nie nazwałabym chirologii mantyczną, bo jest to zupełnie inny rodzaj wiedzy. Ale jest to wróżenie, tak? Nie. Jest to przepowiadanie przyszłości, czy nie. Jest to jakiś sposób uzyskania innego rodzaju wiedzy o człowieku? Innego rodzaju wiedzy. Okay. Na pewno nie. Nam się to chętnie kojarzy z tym. Z wróżeniem po prostu. Z cygańskim folklorem, ale to jest tylko folklor, a czym innym jest faktycznie ta sztuka. Także tego bym nie kojarzyła ze sztukami mantycznymi.
Na pewno się spotkałaś z tym, że niektórzy ludzie są bardziej skłonni do wiary w możliwość przepowiadania przyszłości, wróżenia, a niektórzy mniej. Skąd twoim zdaniem bierze się ta różnica? Dlaczego twoim zdaniem, w twoim odczuciu część ludzi jest bardziej skłonna wierzyć w te rzeczy, a część ludzi jest bardziej sceptyczna? Wiesz, jedno można powiedzieć na pewno. Nie wiąże się to w żaden sposób z wykształceniem, bo no, mam pewien przegląd, jak nawet statystyczny, tak? Więc skoro nie wiąże się to z wykształceniem, to z czym się wiąże? No najprawdopodobniej może się to wiązać z religią. Dlatego, że jak na pewno wiesz, religie mojżeszowe, opierające się wyjściowo na Torze, wprowadzają dla swoich wiernych zakaz jakiegokolwiek zaglądania w przyszłość, tak? I tu dla niektórych ludzi oni to traktują bardzo poważnie i rzeczywiście dla nich jest to, no powiedzmy, kojarzone z grzechem, tak? Więc oni nie korzystają. Ja myślę, że to jest po prostu tak, że to jest bardzo głęboka sprawa, bo ludzie czasami po prostu potrzebują wsparcia, tak? Potrzebują wsparcia. I teraz znajdują się w tak trudnych sytuacjach, że szukają tego wsparcia na różnych poziomach. I jednym z nich mogą być właśnie sztuki mantyczne. Osoby bardzo sceptyczne, to takie, które jakby, no powiedzmy, w swoim życiu nigdy nie znalazły się nawet w takiej sytuacji. Trudnej, granicznej, w sytuacji nawet takiej osaczającej, powiedzmy. To są ludzie, którzy są przekonani, że oni mają tak wielki wpływ na swoje życie, że tu nic nie może mieć poza nimi na to życie wpływu. Czasami są to również ludzie niewierzący. Tak? No, przy światopoglądzie materialistycznym byłoby nawet śmieszne, gdyby ktoś mówiąc nie wierzę w Boga, nie wierzę w żaden świat duchowy, jestem panem siebie i przychodzi, zadaje mi pytania. Poza tym jeszcze jedna rzecz, którą tu bym chciała dopowiedzieć. Ja bardzo nie lubię tego słowa wróżyć, bo ja uważam, że czy współczesny astrolog, czy tarocista prognozuje. I bardziej jego rola skłania się do tego, żeby być coachem takim, żeby być psychologiem. Bardzo wielu tarocistów ma takie wykształcenie. A czy to nie jest, przepraszam, trochę taki zabieg na poziomie semantycznym? Czyli że nie mówimy już, że wróżymy, bo to się trochę źle kojarzy, mówimy, że prognozujemy, bo to się kojarzy jakoś nowocześnie. Przepraszam, takie trochę pytanie pod włos, ale musiałem je zadać. Ale okej, spokojnie. Nie, wiesz, zależy jak kto do tego podchodzi. Ja wychodzę z takiego założenia, że wróżba to mnie się nie, to jest takie trochę merkantylne, prawda? Chińskie ciasteczko. Wiesz, wyciągniesz, jak tam masz napisane jakieś przysłowie chińskie albo mądrość chińską. Mnie się to zawsze kojarzy z chińskim ciasteczkiem, to mi się właśnie kojarzy z tymi nieszczęsnymi cygankami odpustowymi, czy z takim folklorem. Natomiast ja nie chcę tutaj przeceniać pewnych rzeczy, ale jednak, wiesz, wysiłek tarocisty czy astrologa, żeby wejść w tą wiedzę, żeby opanować to wszystko, to są lata pracy. Więc wydaje mi się, że my tutaj po prostu, wchodząc głębiej w tematykę czy tarota, czy astrologii, wtedy rozumiemy, że tak naprawdę to, co mamy przed sobą, to jest psychologiczny obraz człowieka, jego potencjałów, ewentualnie jego przestrzeni, gdzie są jakieś problemy, gdzie są jakieś niedostatki. I to jest ten świat, również świat energii, bo ja wierzę w to, że tutaj różne energie grają rolę. I wydaje mi się, no,
po prostu nie można tego porównać, bo to się nie przekłada dla mnie. Aczkolwiek jeśli dla kogoś się przekłada, okej, ja się nie obrażam. Tylko po prostu mówię, że praca tarocisty, praca astrologa, oczywiście nie tego zatrudnionego w gazetach, który te horoskopy pisze za karę, biednego dziennikarza, mam na myśli, tylko ja mówię o astrologach, o ludziach, którzy się tym zajmują na poważnie i tak dalej, to, no to wiesz. Mnie interesuje, jaki jest prawdziwy charakter tej pracy, na ile sztuki mantyczne to jest to, co wydaje mi się popularnie kojarzymy, to znaczy, że jest to w jakiś sposób przewidywanie przyszłości, na podstawie jakichś zależności zachodzących rzekomo, powiedzmy, pomiędzy układem kart albo układem gwiazd, a losem człowieka, a na ile jest to po prostu dogłębne poznanie człowieka od strony psychologicznej i wykorzystanie tej wiedzy, żeby po prostu w jakiś sposób przewidzieć, spróbować określić, domyślić się losu tego człowieka, nie na podstawie tych sił i zależności kosmicznych, tylko na podstawie właśnie tej wiedzy dotyczącej tego konkretnego człowieka. Ile jest tego, a ile jest tego przepowiadania przyszłości na podstawie jakichś zależności właśnie naturalnych czy nadnaturalnych, a ile jest to po prostu wykorzystanie wiedzy psychologicznej, którą ma praktykant sztuk mantycznych, żeby domyśleć się, co z takim człowiekiem będzie na zupełnie zwyczajnych, codziennych zasadach, powiedzmy, wiedzy psychologicznej czy nauki psychologii wręcz. Wiesz co, trudno mi jest jednoznacznie się do tego odnieść, ponieważ przynajmniej ja w momencie kontaktu z drugim człowiekiem, który ma jakiś problem, przychodzimy, ten problem rozważamy. Ja cokolwiek się dzieje na stole, czyli rozkładamy karty, ja jestem w tym tak bardzo, że czasami trudno by mi było odróżnić jedno od drugiego i mówię to uczciwie, bo ile w tym jest mojej intuicji, ile jest w tym mojego wykształcenia, mojej wrażliwości, to jest... Wiesz, to jest tak czasami nawet jak z diagnozą lekarską, że nawet najbardziej doświadczony lekarz mówi, w ogóle w wynikach tego nie wyczułem, po prostu wiedziałem, że on jest chory, czy na przykład, że poprzednia diagnoza była zła. Skąd to widzieć? Nie wiem. I czasami to po prostu w taki sposób działa. Na pewno dla osoby, która stawia tarota, czy też osoby, która stawia horoskop, w pewien sposób karta, informacja zawarta na nieboskłonie w chwili, na przykład mówimy na przykład o horoskopie natalnym, to wszystko z nami rezonuje, przez nas przechodzi. To nie jest obojętne. I odnosi się do tego, co w końcu wyjdzie spod pióra astrologa, czy z ust osoby, która na przykład stawia karty, tak? To nie jest obojętne, ale czy tu zachodzi pewna manipulacja, bo ja rozumiem, do tego zmierzasz w pytaniu. Też interesuje mnie, czy klienci, którzy przychodzą i chcą się dowiedzieć na przykład, jaką mają podjąć decyzję, albo czy decyzja, którą podjęli, była trafna, a chcą się tego dowiedzieć na podstawie twojej umiejętności przewidzenia przyszłości, twojej wiedzy o przyszłości, czy ci klienci wiedzą, ile w tym, co im powiesz, jest twojej intuicji psychologicznej? To właśnie, wiesz, no, trudno, to też trudno powiedzieć, bo ja tym ludziom w głowach nie siedzę, tak? Poza tym dobry astrolog, dobry psycholog, czy tarocista, coach, każdy. Podstawowa zasada jest taka, ja nie podaję gotowych rozwiązań. Ja tylko podaję możliwości. Jeżeli powiedzmy, jest odpowiedź A i odpowiedź B, co się wydarzy, jaka jest prognoza dla tego typu działań i jaka jest prognoza dla tego typu działań typu B, tak? I mogę podać prawdopodobny rozwój tych wypadków, widząc czy z kart, czy już z intuicji, skądkolwiek bym tej wiedzy nie czerpała, w jakim kierunku to prowadzi. Tu,
tu będzie tak, będzie trudno i tak dalej. Zapowiada się w ten sposób. Wszystko wskazuje na to. Ja nigdy, ani psycholog, ani tarocista, ani astrolog, nikt nie powie, moim zdaniem masz zrobić tak. Bo moje zdanie nie ma tu żadnego znaczenia, ponieważ ja nie jestem tym człowiekiem. Ja mogę w momencie, kiedy pracuję z osobą, całkowicie się wręcz w tej pracy zatracić, tak? Wszystkie swoje umiejętności, świadomie czy nieświadomie, wszystko w to, temu poświęcić i zaangażować. Natomiast nie wolno mi, i tego jestem świadoma, podejmować za kogoś decyzji, bo ja wiem o tym doskonale, że niektóre osoby przychodzą po to, żeby w pewnym sensie podjąć za nich decyzję. Tego zrobić mi nie wolno, to by było nieetyczne, to by w ogóle zaprzeczało całej istocie tego, czym ja uważam, że się zajmuję. Tak? No to jest chyba też istotne, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, jaka jest twoja rola. Bo często pada taki na przykład zarzut wobec wszelkich ludzi, którzy zajmują się sztukami mantycznymi, dlaczego oni na przykład nie przewidują, który koń zwycięży w gonitwie albo numerów w totolotka, prawda? No bo generalnie, jeżeli mają predyspozycję jakiegoś jasnowidzenia, no powinni takie informacje z przyszłości sobie wyczytać. A czy właśnie człowiek, który prognozuje pewne wypadki, to bardziej widzi dokładnie, co się wydarzy, czy raczej jest to takie postrzeganie pewnej energii towarzyszącej temu, jak potoczą się wypadki, czy jaką decyzję podejmie twój klient, prawda? Czy widzisz dokładnie, co się wydarzy, czy raczej jakieś są to ogólne przeczucia? Wiesz, to zależy, bo czasami zdarza się, że rzeczywiście mam wrażenie takiego odbioru sytuacji, no, wręcz do efektu końcowego. Ale moim zadaniem nie jest jasnowidzenie w tym momencie, czyli świat jest tak złożony i tyle różnych rzeczy na to wpływa, co się dzieje z człowiekiem, że on, poza tym, właśnie do tego zmierzam, że ustalmy jedną rzecz, że nasze spotkanie odbywa się w pewnej chwili, tak? No tak jak nasze teraz. I w tym momencie rozkładamy karty, zadajesz pytanie i na ten moment dostajesz taką odpowiedź, jaka obowiązuje na ten moment. Jeżeli wyjdziesz, powiedzmy, wyjdziesz stąd i wydarzyć się mogą pewne rzeczy, które wpłyną na tą sytuację, tak? Ona się może zmienić, dlatego tak ważne jest, żeby nie stawiać tych kart klientowi, który ciągle tkwi w tym samym stanie i domaga się kolejnych rozkładów. No właśnie, między innymi jest to pytanie, po czym poznasz, że ktoś jest nieprofesjonalny? Jeżeli wie, że rozmawiam, tak, z klientem, czy coś się ruszyło w tej sprawie, tak? Czy zaszły jakieś zmiany? Nie jest tak, jak było. No więc, czego ode mnie, panie, oczekuje pan? Że ja powiem coś nowego? Nie. Mało tego. Kiedyś metodą eksperymentu jednej z moich znajomych, takich bardzo bliskich, mimo że wiedziałam, że się nie ruszyło, zaprosiłam ją. Ja mówię, dobrze. Przetasowała 78 kart, po czym do pierwszego rozkładu wyjęła 8 dokładnie tych samych, które wyjęła, jak była u mnie miesiąc wcześniej. Ja mówię, i wtedy jej powiedziałam, czy rozumiesz, że to nie ma sensu? Dopóki nie zajdzie jakakolwiek zmiana, na lepsze czy na gorsze, nie ma sensu, ponieważ będziesz dostawać ciągle tą samą odpowiedź. Musi być jakiś ruch energii, tak? Żeby powstały nowe możliwości, żeby coś się wzbudziło w polu tego człowieka. Także to jest właśnie ważna rzecz, żeby nie można klienta uzależnić absolutnie, bo to jest karygodne i niedopuszczalne. I nieważne, czy się jest psychologiem, chirurgiem plastycznym, czy tarocistą. Klienta nie można uzależnić. Ludzie mają myśleć, działać i podejmować decyzje, a przychodzić w takich sprawach, kiedy rzeczywiście tego potrzebują. A nie, ja nie żyję życiem swoich klientów, tak?
nie żyję ich życiem. Oni żyją swoim życiem. Ja jestem tylko po to, żeby w pewnych momentach jakoś ich wspierać, jakoś im pomóc. Skoro już o tym mówimy, wspomniałaś, że można stawiać tarota profesjonalnie albo mniej profesjonalnie, prawda? Jakie są kryteria tego, jak rozpoznać profesjonalnego na przykład tarocistę, a kogo podającego się za tarocistę unikać? Kto to jest profesjonalny tarocista? Jak go rozpoznać? W jaki sposób państwo nawzajem w środowisku rozpoznajecie szarlatana od profesjonalisty? Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że truchleję czasami, obserwując chociażby na Facebooku, jak osoby, które chwalą się, że dostałam pierwszą talię kart tarota. No, do tej talii załączona jest książka. 2 miesiące później. Dziewczyny, czy chcecie, żeby wam postawić karty? Słabo mi się robi. Po prostu słabo mi się robi. A takie przypadki się zdarzają. No, chyba każdy z nas powinien mieć świadomość, że jeśli, nieważne jaki to jest rodzaj usługi, medyczna, mantyczna, jakakolwiek, jeżeli zakupujesz maszynę na przykład do wykonywania, nie wiem, jakichś usług, no to musi minąć jakiś czas, żebyś doszedł do takiej wprawy, żeby ją obsłużyć, że możesz zupełnie komercyjnie dla kogoś wykonać daną usługę. Tak jest z każdą wiedzą. To co jest najważniejsze? Czy najważniejszy w sztukach mantycznych byłby staż wykonywania tej pracy? Czy bardziej wiedza, którą się zdobywa na przykład z książek? Czy może mistrz, którego należy posiadać, który przekazuje jakąś wiedzę tajemną, niedostępną nigdzie w literaturze? Czy może jednak byłyby to pewne predyspozycje? Czy na przykład powiedzmy taki materialista i sceptyk jak Karol, gdyby pracował nad kartami i miał jakieś po prostu wytyczne co do tego, mógłby osiągnąć taki poziom jak ty? Może zacznę w ten sposób. Po prostu powiem, ile czasu ja się tym zajmuję i jak to wygląda. A potem przejdę do tych predyspozycji, pozwolisz. Tarotem zajmuję się co najmniej od 25 lat. Nie jestem w stanie wyliczyć ilości literatury, którą na ten temat posiadam, którą przeczytałam. Tarota uczyłam się u mistrzów, u Dariusza Cecudy, u pana Suligi. Pewne doświadczenie, wiedza to jest jedno, bo to jest bardzo poszerzona wiedza, bo tutaj wchodzi w grę i astrologia w tarocie jest, i każda następna dziedzina poszerza ten ogląd, czyli astrologia poszerza ogląd tego, co mówi potem do ciebie dany rozkład. Jeżeli zajmiemy się pewnymi zagadnieniami kabały, która również tym jest, również to poszerza. Cokolwiek poszerza moją świadomość w kierunku kart, to podnosi jakość usługi. To jest siłą rzeczy do osiągnięcia. Na pewno jest też pewna praktyka, bo chyba każdy tarocista ma jakiś zestaw kart. Ja na przykład mam takie trzy karty, które kiedy się pojawiają, klient je wyciąga, nie mam cienia wątpliwości, że oto jest przede mną ofiara korporacji. Zawsze są te karty. Ich jest się, nawet z matematycznego punktu widzenia i statystycznego, ostatecznie z pierwszego zawodu jestem księgowym bilansistą, więc coś o statystykach wiem. To jest niemożliwe, po prostu, żeby to statystycznie było możliwe, a jednak się to zdarza. I każdy tarocista ma jakieś swoje własne doświadczenia, tak? Te karty są opisane, interpretowane na wiele sposobów przez ludzi praktykujących je w różnych kulturach. I to wszystko po prostu ma znaczenie. Nie da się tej wiedzy opanować, czytając jedną książkę i uczestnicząc w przypadkowym wykładzie, nawet jeśli to jest guru na miarę Suligi. A co z tymi predyspozycjami wobec tego?
Pierwszą predyspozycję, którą trzeba mieć zawsze, to jest umiejętność kontaktowania się z drugim człowiekiem. Bo można mieć głowę nabitą wiedzą w sposób nieprawdopodobny. Ale to jest kontakt, bycie otwartym na drugiego człowieka, umiejętność rozmowy, czy kontakt taki, że niewerbalny, prawda? Że ten kontakt na poziomie energetycznym. Tutaj może wchodzić w grę każdy kontakt, natomiast trzeba umieć też tą odpowiednio tą wiedzę przekazać. To, co widzisz. Trzeba umieć rozmawiać z człowiekiem drugim. Po prostu być na niego otwartym, szczerym, być osobą komunikatywną. No bo wszyscy wiemy w codziennym życiu, jakie wynikają nieszczęścia i w ogóle trudności, które sami sobie tworzymy przez blokady komunikacyjne, albo to, że mówimy do drugiego człowieka w taki sposób, że on nas nie rozumie. Ten przekaz zawsze musi być dostosowany do odbiorcy. I to jest pierwsza umiejętność, nie jest to żadna umiejętność właśnie ani jasnowidzenia, ani jakaś nadzmysłowa. Pierwsza jest taka, że trzeba po prostu mówić w sposób, żeby twój rozmówca cię zrozumiał i wiedział, co do niego mówisz. To jest pierwsza umiejętność i to bije na głowę wszystko, bo można być naprawdę... Ja znam taką osobę, jest na pewno silnie tutaj paranormalna, tak? No ale co z tego, jeśli nie potrafi tego, co widzi, tego, co czuje, tego, co myśli, a nawet chociażby jakiegoś serdecznego słowa do drugiego człowieka przekazać. Jest tak zamknięta, że no, pomimo swoich umiejętności, które ja uważam za wybitne, nie przekazuje tego w żaden sposób i nie ma w ogóle tego, wiesz, tego flow, nie ma żadnego połączenia z drugim człowiekiem. Także to jest pierwsza rzecz. Odrobina oleju w głowie też nie zaszkodzi. I bo no cóż, trzeba mieć również normalnie, tutaj wykształcenie psychologiczne nie jest przypadkiem, bo to też może się przydać, ponieważ czasami, jak się domyślacie, to co widać w tym rozkładzie, to nie zawsze są rzeczy przyjemne. I no tutaj trzeba uważać, żeby po prostu człowiekowi podać to tak, żeby było to dla niego możliwe do zaakceptowania, do przyjęcia, do przetrawienia, do przemyślenia. On się nie może uginać pod ciężarem tego, co dostaje. On ma wyjść z pewną dozą, wiesz, takiego pokrzepienia również. Ada, przepraszam cię bardzo, nie doszliśmy do tego wątku o tych predyspozycjach innych, ale już czas nam powoli się kończy. Na koniec jeszcze takie jedno krótkie pytanie. Jeżeli pozwolisz, Karolu, możesz odpowiedzieć nawet tak lub nie, a byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś uchyliła rąbka takiej twojej praktycznej pracy. I pytanie brzmi takie, czy przychodzą do ciebie również osoby, którym ich religia, ich wiara oficjalnie zabrania tego typu usług? No przecież to jest oczywiste, że jest to miażdżąca większość. I tym może akcentem zakończmy tę rozmowę. Bardzo Państwu, przede wszystkim Tobie, Ado, dziękuję. Karol, Tobie. Dziękuję. I wszystkim, którzy nas oglądali, ale też wspomnę na koniec, że jeżeli komuś z Państwa te zebrowate kanapy coś przypominają, to jest to skojarzenie słuszne, ponieważ korzystamy dzisiaj z gościnności Fundacji U Źródeł, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, a zarazem z gościnności zaprzyjaźnionej stacji Studia VTV, które tutaj regularnie nagrywa swoje programy. Dziękujemy wszystkim. Do zobaczenia. Do zobaczenia.